Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Warto czytać absolutnie. Oczywiście można czytać Plotka, można czytać Pudelka. Sam od czasu do czasu to robię, siedzieć na Twitterze, ale czytanie wzbogaca wtedy, kiedy rzeczywiście jest pełne różnych słów, bogatych opisów, czasami stawiające pytania, zachęcające do myślenia. Dlatego warto sięgać po klasykę, bo tego tam najwięcej. I oczywiście może nie tylko klasykę, nie zawsze po tą klasykę trzeba sięgać, szczególnie w wypadku takich tytułów jak Nadniemnym, które rzeczywiście do łatwych nie należą. Natomiast my dzisiaj po prostu zachęcamy do czytania. Wybrano akurat tą książkę, chyba też myślę po to, żeby przypomnieć w ogóle o historii naszej kultury, o wielkich dziełach tej kultury. Natomiast na co dzień zachęcamy po prostu do czytania dobrych, wartościowych książek i myślę, że to się takimi akcjami jak dzisiaj udaje. Niechże nas sądy sądzą, zawołał. Niech pan na nas skargę podaje. Bez procesu obdzierać się nie pozwolimy. Podam! Krzyknął Korczyński, także nie pozwolą, abyście mnie okradali. Za pozwoleniem pańskim! Krzyknął Zagrodowiec. Złodziejami nie byliśmy i nie będziemy nigdy. Teraz my na pana podamy skargę za ubligę. To oczywiście Narodowe Czytanie czyta cały naród, klasycznie co roku. U nas myślę, że w Opolu fantastyczną inicjatywą jest to, że czytają w tym roku sportowcy razem z włodarzami miasta, również z bibliotekarzami. Także dla mnie ogromna radość, że udało nam się połączyć różne kultury, i kulturę fizyczną, i kulturę czytania w jednym wspólnym celu, czyli w celu promocji czytelnictwa. Sposób, w jaki trzymała swą odkrytą głowę, nadawał jej wyraz śmiałości i dumy. W ogóle ta panna czy ta dziewczyna na lat 20 parę wyglądająca wydawała się uosobieniem piękności kobiecej zdrowej i silnej, lecz dumnej i chmurnej.